drodzy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie to odcinek trochę poradnikowy, ponieważ często pytacie mnie, skąd pobieram mody do The Sims 2. A ja je pobieram z tak wielu stron, że po prostu nawet mi się nie chce wszystko wypisywać. Więc po prostu wam pokażę, jak ja to najczęściej robię. Ostatnio ktoś też prosił, żebym pokazała swoje ubrania z The Sims 2 i ich nazwy, ale chyba nie jestem w stanie tego zrobić, żeby było razem z nazwami. Jak widzicie, tutaj mam nawet taki folder The Sims 2 i tak to się u mnie prezentuje, jeśli chodzi o dwójkę i dodatki do niej. Niestandardowe oczywiście. No i cóż, jak już wiecie, podstawową stroną jest TSR. To chyba wszyscy z niej ściągają po prostu. Ja z niej wielu rzeczy nie ściągam, ponieważ często brakuje tam meszy. Trzeba je jakoś osobno ściągać. Jeśli coś tam ściągam, to chyba tylko meble. Ubrania i włosy bardzo rzadko, ponieważ właśnie szczególnie w ubraniach i we włosach brakuje meszy i trzeba je osobno szukać. Tutaj jest w ogóle taka podkategoria mesze. Jakby ktoś chciał, był zainteresowany, to w tym miejscu może je znaleźć. I tutaj są właśnie mesze do różnych ubrań. Czasem przy tych ciuchach w The Sims 2 zaraz postaram się coś takiego znaleźć dla przykładu. Nie wiem, czy w tym będzie, ale zobaczymy. Tutaj akurat tego nie ma. Teraz trudno będzie mi znaleźć odpowiednie ubranie, żeby wam pokazać. O, tutaj na przykład macie napisane, żeby nie zapomnieć mesza. Tu jest podana jego nazwa i jakiś numer. No i prawdopodobnie ten mesz znajduje się w tej podkategorii z meszami. Więc troszkę jestem zachodu, dlatego ja stąd nie ściągam ubrań, bo mi się po prostu nie chce. Po pierwsze szukać ciągle tych meszy dodatkowo i ściągać dwie rzeczy. A po drugie, nie ma tu takich ubrań, które by mnie zachwyciły. Jeśli chodzi o ubrania, to główną stroną, moją ulubioną w sumie z ubraniami jest Liliana Sims 2. I jest tutaj wiele ciekawych ubranek, które mi się bardzo osobiście podobają. Co prawda ta strona chyba nie jest aktualizowana już, tak mi się wydaje. Więc chyba ściągnęłam już wszystko, co by mi się stąd podobało. Także... no nie widzę tu nic nowego. Tutaj mam oczywiście podkategorie, jeśli chodzi o rodzaje ubrań. Codzienne, jakieś tam topy, jakieś formalne ubrania, piżamy, jakieś stroje kąpielowe. Nastolatki, dzieci, starsi. Więc wszystko tutaj jest fajnie zrobione, nawet są, jest jakiś make-up, szminki, jakieś cienie do oczu. Ładne. I akcesoria, na przykład kolczyki. Nawet nie widziałam, że są takie fajne kolczyki. No i cóż, może na przykład i tych kolczyków pokażę wam, jak się ściąga tutaj wszystkie, no, mody, tak to się nazywa. Potocznie. Oczywiście to nie są mody, tylko to są, to jest zawartość zmodyfikowana. Ale nie będę się już zagłębiać w definicje wszystkie. W każdym razie, nie wiem, na przykład te kolczyki w serduszka. Jak widzicie, mamy tutaj na dole dwie takie zakładki. To jest Download i drugie to jest Download Mesh. Czyli od razu macie tutaj, jak klikniecie, od razu wam wyskakuje, żeby to sobie pobrać. Tylko że tak, ja aktualnie, akurat mi się tu wyskoczyło The Sims 4, bo przed chwilą ściągałam sobie coś do The Sims 4. Ale normalnie sobie to zapisujemy w jakimś innym miejscu na przykład. Sobie stworzę do tego celu folder nowy na pulpicie i podpiszę go The Sims 2. No i sobie tutaj zapiszę, bo on się ściągnie w archiwum zip, więc i tak będę musiała potem to wypakować. Tak. I od razu klikam sobie również Download Mesh. I od razu mi się również ściąga mesh do tego kolczyka, czyli będzie mi działał w grze. Nie powinna mieć z tym żadnych problemów. Tak w ogóle się zastanawiam teraz, czy to będzie tylko na jedno ucho. Ale mamy tutaj na przykład jeszcze zestawy. Takie kolczyki razem z naszyjnikami. Jak widzicie, tutaj są też kolejne strony, możecie sobie przewijać dalej oczywiście.
Ja rzadko korzystam z takich dodatków. Jakoś nie wiem, moje simki nie noszą kolczyków, bo zawsze włosy im zasłaniają albo coś. Więc nie skupiam się na takich akcesoriach. Ale na przykład tutaj mamy paznokcie. W sumie mogłabym spróbować ściągnąć paznokcie. Jeszcze moje simki nie nosiły żadnych paznokci, więc... Nie wiem, na przykład takie. I widzicie, tutaj też jest od razu mesh do tych paznokci, więc od razu wyklikam. I tutaj naprawdę jest bardzo... Ta strona jest bardzo prosta, jeśli chodzi o ściąganie, bo po prostu klikacie i się wam od razu wszystko ściąga. Tutaj mamy fajne bransoletki. Tutaj będą naszyjniki. Okulary nawet są, zobaczcie. Nawet całkiem fajne. Tutaj też widzę, jest jakiś, jakaś kategoria ze wszystkimi meszami, jak widzicie. Ale to chyba nie jest konieczne, jeśli macie od razu podane przy ubraniach. Są też ubrania dla mężczyzn. Chociaż dla mężczyzn, no w sumie tu sporo z tego ściągnęłam, bo... nie wiem jak wam, ale mi jest naprawdę ciężko znaleźć coś fajnego dla facetów, jeśli chodzi o The Sims 2. Dobra, jeśli chodzi o tą stronkę, to by było chyba tyle. Tu są same ubranka i takie akcesoria. Polecam wam, bo jest naprawdę bardzo prosta w użyciu i ma nawet fajne ciuszki. I teraz kolejna strona, którą lubię, bo ma fajne ubrania. To jest butik. Butik. I już na pierwszy rzut można zobaczyć, jakie ma świetne sukienki. To chyba już sobie ściągałam, chociaż sama nie wiem. Stąd bardzo wiele rzeczy już ściągnęłam. Tutaj w ogóle są kategorie, tutaj są ubrania dla dzieci, tutaj są chyba ciążowe, tu dla mężczyzn i dla kobiet. No mnie szczególnie zawsze interesują dla kobiet. Są też pozy, ale ja tego nigdy nie ściągam. Tak, i tutaj jak widzicie są piękne sukienki już na wstępie. Tych nie ściągałam chyba, więc może na ich przykładzie pokażę. Zaraz, coś tutaj są jakieś halloweenowe ubrania. I kolejne piękne suknie. Tutaj są suknie ślubne. W tej chyba nawet moja simka brała ślub, jedna. Można sobie poprzeglądać te wszystkie ciuszki, są naprawdę piękne. Nie wszystkie są takie oficjalne, o tutaj na przykład są już nieco prostsze. Tu znowu jakaś suknia ślubna, piękna, o Jezu. To są naprawdę piękne ubrania. I też polecam tą stronkę naprawdę mocno. Już nie będę przeglądać wszystkich, ale jak coś, to wiecie, gdzie tego szukać. A tutaj nie wiem, na jakim przykładzie to może zrobimy. Wszystkie są ładne te sukienki. A dobra, weźmy tą czerwoną na razie. Klikamy download. No i cóż, tu też nie ma wielkiej filozofii. Wyskakuje nam okno i ściągamy. No i tyle. Mamy ściągnięte. Więc to jest kolejna taka stronka z ubraniami, którą wam mogę polecić. Tutaj są ubrania ciążowe. Też bardzo fajne i w sumie mogłabym sobie ściągnąć, bo ostatnio powiem wam, że moje simki są ciężarne dosyć licznie. I może coś stąd sobie ściągnę. Już tak przy was to wam od razu pokażę, jak to wszystko wygląda. O, można by nawet suknię ślubną. Fajnie. No i tutaj brakuje zdjęcia niestety. Tylko co by tu wziąć? Coś takiego luźnego. Ta sukienka też jest ładna. Wiecie, żeby simka wygodnie się w tym czuła. Jest też takie niebieskie. O, i tutaj możecie też ściągnąć wszystkie części. To w sumie może daruję sobie to i ściągnę sobie wszystko po prostu. Tutaj też jest taka opcja. Te są ładniejsze. Bardziej mi się podobają. Tak, też jest wszystko do ściągnięcia, więc też klikam sobie. Także tak, możecie sobie albo pojedynczo, albo jak jest taka możliwość, to wszystko. Więc... Moim zdaniem bardzo fajna opcja. Wiem, że wszystkich ubrań nie będą moje sinki zakładały, ale wiecie.
ja lubię bardzo mieć wybór, bo mi się szybko ubrania nudzą, jeśli chodzi o Simsy. No dalej niestety już nic nie ma, no ale mi tyle chyba wystarczy, nie? Tutaj mamy też ubrania dla mężczyzn. A przynajmniej powinny być, jakby się jeszcze wyświetliły. No ale mniejsza z tym. Są ubranka dla dzieci, które też są przeurocze i bardzo długo szukałam pięknych ciuszków dla dzieciaków, szczególnie do rodziny zastępczej. No i właśnie, zobaczcie, ta strona jest do tego idealna. Sobie można przejrzeć. Zostawię wam linki do tych stron, które tutaj przeglądam w tym momencie w opisie, jakbyście chcieli również skorzystać. I co jeszcze z ubrań? Tutaj widzę Always Sims. Pamiętam, że ta stronka także jest bardzo fajną stroną. Tutaj ma takie gifty, prezenty. Trzeba kliknąć sobie więcej i wtedy wam się pokaże na przykład taka sukienka. Tutaj są cztery kolory do tego. I mamy link do ściągnięcia normalnie. Tylko tutaj trzeba więcej czasu poświęcić, bo jak widzicie, nie widać od razu tych ciuszków, tylko trzeba sobie zawsze rozwinąć, sprawdzić, co tam w ogóle jest takiego i wtedy ściągnąć. Ja dawno nie przeglądałam tej stronki, więc pewnie zaraz to zrobię i sobie pościągam coś nowego, jeśli mi się spodoba. Bo ubrania tutaj są takie dosyć modne, że tak powiem. Na przykład takie spodnie dla Sima, chyba sobie je ściągnę. Bo są bardzo fajne. To od razu wam pokażę i też to jest przeważnie na Simfile. Więc sobie ściągamy. No i gotowe. Żadnej filozofii w tym nie ma. A na tej stronce meszy są przeważnie w środku, więc też nie ma z tym problemu, że potem coś nie działa nam w grze. To nie to. I co jeszcze, jeśli chodzi o ubrania, bo dzisiaj w tej części chciałabym się skupić na ubraniach. Tutaj jeszcze mam jakieś Sims 2 City. Moda dla kobiet. Stąd chyba niewiele ściągam. Ale też są bardzo fajne ciuszki, tylko takie bardziej w jakimś, jakby to powiedzieć, temacie, takie tematyczne, o. Ale są bardzo ładne także. Więc można sobie zawsze jakoś tą grę urozmaicić w postaci takich śliczności. Dobra, nie będziemy tego przeglądać całego. Zerknę tylko jeszcze, czy coś mam ciekawego, co chciałabym wam jeszcze pokazać. Ale myślę, że to będzie już wszystko, jeśli chodzi o te takie ubraniowe rzeczy. Tutaj widzę, że jest coś takiego. Tak, Anna Maria Sims 2. I tutaj również są takie ciuszki dla dziewczyn. Dziewczyn, dla kobiet. Różne. Dla nastolatków, dla dzieci, jest make-up. Są jakieś genetyki, jakiś kolor oczu. Czy jakieś brwi do ściągnięcia. Nowe dla Simek. Też są akcesoria i są mesze. W razie potrzeby. Czasem jeszcze jak czegoś szukam, to po prostu wpisuję to sobie w Google. Na przykład piszę The Sims 2 Hire. I zawsze piszę po angielsku, bo wtedy jest więcej wyników. No i wyświetlają mi się takie obrazki najpierw. I jak coś mi się spodoba, to po prostu klikam i odwiedzam stronę. W ten sposób też odkrywam nowe strony. Proszę bardzo, jest na przykład stronka z takimi dodatkami. I są tu również ubrania, włosy, oczy, make-up, jakieś mesze. A
akurat nie w moim guście, ale jakby ktoś chciał, to już też wiecie, jak można coś po prostu znaleźć. Tutaj się wyświetla naprawdę mnóstwo tych obrazków i można sobie sprawdzać wszystkie stronki, jeśli się ma czas i ochotę znaleźć coś nowego. Tylko trzeba uważać, bo nie wszystkie się wyświetlają do The Sims 2. Niby wpisuje się The Sims 2, ale czasem gdzieś się wtrąci jakieś The Sims 3 albo The Sims 4 i to wiadomo, że taki mod nie będzie nam działał w dwójce. Także wiecie. Tutaj też wyskoczył nam film na YouTubie. To są takie zakupy. W cudzysłowie zakupy przeprowadzane przez... Przeprowadzane przez jedną YouTuberkę. I ona tutaj w opisie również ma podane linki do tego, co ściągnęła sobie akurat w tym odcinku. I również możecie z tego skorzystać. Na YouTubie także są takie poradniki, które wam pomogą. Oczywiście to jest po angielsku, więc nie każdy zrozumie, ale nie trzeba tego oglądać w całości. Nawet wystarczy sobie po prostu przesunąć ten film do jakiegoś momentu, żeby sobie na przykład popatrzeć na te ubrania, czy wam się podobają. A jeśli nawet nie oglądać, to mówię, w opisie wystarczy rozwinąć, kliknąć sobie w link i proszę bardzo, są urocze ubranka dla dziewczynki, na przykład. I od razu można sobie ściągnąć i też nie ma w tym filozofii, jak widzicie. Klikam, tutaj muszę odczekać, tutaj nic nie robić, bo tutaj są jakieś reklamy, wiadomo. I proszę bardzo, ściągamy i gotowe. Potem oczywiście zależnie od tego, gdzie ściągnęliście te wszystkie pliki, pamiętajcie, że musicie je rozpakować. Więc ja to zrobię może przy was, nie wiem czy... Może ktoś ma z tym problem, nie wiem. Wypakuj pliki. I ja sobie to robię... Oczywiście do folderu, gdzie mam zapisaną grę w dokumentach i jest to Downloads oczywiście. I nowy folder sobie tworzę z dzisiejszą datą, a dziś jest 7 lutego chyba, nie mam pojęcia. T17. Tworzę sobie datę, ponieważ czasem mam jakieś mody, które psują mi grę i łatwiej jest mi potem się pozbyć tego, co mi psuje tam grę. Tak, tutaj, no. No i tyle. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłam wam umysł, jeśli chodzi o ściąganie tych dodatków ubraniowych. I cóż, jeśli chodzi o meble i resztę, to nie wiem, czy jest sens to nagrywać, ponieważ jeśli chodzi o meble, to ja po prostu głównie wpisuję je w Google. Na przykład szukam mebli do kuchni, to wpisuję The Sims 2 po angielsku kitchen. No i wyskakują mi w grafice znowu obrazki, jak mi się coś rzuci w oczy, na przykład to wchodzę na tą stronę. To jest akurat strona The Sims Research, czyli wszystkim dobrze znana. Tutaj mam wszelkie informacje, co zawiera ten zestaw. I jest do niego potrzebny CEP, taki program. Też polecam sobie obejrzeć instrukcję na YouTubie, bo ona się znajduje. Ten program pozwala nam na różne kolory mebli na przykład, różne wzory, z tego co się orientuję, chyba na tym to głównie polega. Tak, no i cóż, większej filozofii w tym nie ma. Ja ostatnio głównie ściągam i tak tylko ubrania, bo meble to już trudno mi znaleźć. Korzystam też ze strony Mod The Sims. Tutaj akurat szukałam coś do sypialni i tak sobie zapisałam tą zakładkę. I to są główne strony, główne strony, z których korzystam, jeśli chodzi o ściąganie modów do The Sims 2. Więc mam nadzieję, że wam to troszkę rozjaśni. Postaram się zostawić linki w opisie
te, które korzystałam tutaj i jak mi się jeszcze przypomną jakieś strony albo znajdę, to też załączę. No i cóż, to było na tyle. Mam nadzieję, że zaspokoiłam waszą ciekawość. Kto potrzebuje, ten skorzysta, kto nie. No to trudno. I się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.